Gościem Studia Kurtyny jest pan Krzysztof Jędrzejewski, lokalny przedsiębiorca, parafianin z Małego Kacka, społecznik, człowiek, który jest bardzo otwarty na nowe pomysły i nowe inspiracje. Widział prawie wszystkie spektakle. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Skąd pomysł na nagrodę publiczności? To pan jest autorem tego pomysłu. No jestem autorem. Wydawało mi się, że jak pierwsza kurtyna była, no to chodziłem na wszystkie spektakle, wymyśliłem sobie, że ufunduję jakiś tam kosz ze słodyczami. Drugiego dnia, kiedy poszedłem już na kolejne przedstawienia, dotarło do mnie, że to się tak nie da, bo jeden kosz to za mało. No i zrodziło się to tam, nie wiem, 3 czy 4 czy 5 czasem. Wydawało się wtedy, że to będzie coś takiego malutkiego, jakiś mały tam przegląd, a teraz z tymi nagrodami, które mamy, to ja jestem taki mały miś, ale no trwam w tym. Że tak. No tak, bo nagroda publiczności, po tym pana pomyśle, pierwotnie ta urna znajdowała się w pana sklepie. Tak, u nas i u syna w sklepie. Najlepszą pewnie wersją jest to, jak będzie w tym roku, że przez internet. Tak. Dla pana została nagroda jednego widza. Dokładnie, ja to sobie tak wymyśliłem. W jaki sposób pan wybiera te spektakle, które są wyjątkowe? To znaczy, ja zawsze patrzę na... Ja lubię takie spektakle, które są z jakimś humorem. Mhm. Dużo jest takich, no niestety, może stety, w tym, że są takie... Ciężkie? Trudne tematy poruszające. Właśnie, trudne, dokładnie. A mi się podobają spektakle, które może poruszają te same tematy, tylko w sposób jakiś tam humorystyczny. A czy pan sympatyzuje jakoś z teatrem? Czy to odwiedzanie kurtyny jest bardziej związane z samą parafią? Zacząłem chodzić na pierwszą kurtynę, no to potem głupio mi było nie iść na drugą, tak? I tak dalej to tego, bo nie byłem na trzech spektaklach i te trzy spektakle, że tak powiem, no patrzył na nie nieżyjący już właśnie Marek Herman. I to on przekazał panu opinię na temat tych trzech spektakli. I to taka sytuacja, gdzie na przykład drugiego dnia po tych spektaklach się spotykaliśmy, ja go odwoziłem na przykład do domu i do pierwszej godziny staliśmy pod jego domem i dyskutowaliśmy. Ja nie wiem, co tam Agata na to, ale no tak to wyglądało. Nie? A czy któryś ze spektakli szczególnie zapadł panu w pamięć? Nie powiem teraz takie nazwy, ale na pewno tak, jak sobie przeglądnę te które właśnie w tym roku są, to na pewno... No jest. To znaczy, to jest też trochę tak, że te spektakle nie są jakby w jednej kategorii, tak? No to no są, przypuśćmy tam, teatr jakichś niepełnosprawnych jest taneczny i tego nie da się porównać, tak? To chylę czoła właśnie przed jury, bo to trudne, naprawdę trudne. Czyli pan ocenia tylko na warstwie emocjonalnej. Albo się panu podobało, albo się panu podobało, ale mniej. I te spektakle... Dokładnie, nie, ja bym chciał dać wszystkim, tylko... Kogoś trzeba wyróżnić. Dokładnie, ja sobie, ja mówię o swoich tam jakichś preferencjach. A czy ten wybór jest łatwy? Czy jest masakrycznie trudny. To jest, ja pierwszego dnia idę, patrzę, mówię te dwa. Drugiego mówię jeszcze te dwa. No naprawdę, to poziom jest, moim zdaniem, ja się nie znam na tym, ale moim zdaniem jest bardzo wysoki i szkoda, że właśnie to powinno być tak, że tych ludzi, no w tym roku nie, ale powinno być 2-3 razy więcej, tak? Bo to jest naprawdę wysoki poziom. Tak? Jak każdy widz będący na miejscu, no w tym roku każdy, który będzie oglądał spektakle, pan również oddaje swój głos do urny na tą zwykłą nagrodę publiczności. Jest wiele osób, które wrzucają dla wszystkich najwyższą notę. Czy pan jest obiektywny, znaczy oddaje swoją subiektywną ocenę, czy zawsze jest tam jeden głos dla wszystkich grup, aby miały taką samą szansę? Nie. Ja zawsze patrzę, ja wiem, że to może tam jest nie tego, patrzę na to i jak ja to oceniam, czyli na przykład, nie wiem, podoba mi się na trójkę, to wrzucam trójkę. A zdarzyło się wrzucić jedynkę? Nie.
To nie, ale myślę, że najniższa to nawet nie była trójka, tylko czwórka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Już po raz piąty przegląd Kurtyna odbywa się przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński, pan Jarosław Selin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, pan Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Swojego patronatu medialnego udzielili Telewizja Polska, oddział w Gdańsku, Radio Gdańsk, Gość Niedzielny, Dziennik Bałtycki, Portal Młoda Gdynia. Partnerem medialnym naszego wydarzenia jest Radio Plus. Ogromnym wsparciem są nasi partnerzy. Oto oni. Parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Urząd Miasta Gdyni. Rada Dzielnicy Mały Kack. Gdyńskie Centrum Kultury. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Ruch Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Siostry Karmelitanki z Gdyni. Państwo Alicja i Jarosław Biereccy. Spółdzielczy Instytut Naukowy. Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Fundacja Dom Marzeń. Vita Dent. Grand Tulipan Nieruchomości. Pacom. Primulator. Bistro Neptun. Radcom. Hytera. Wodzirej Dominik Knak. Anielska Księgarnia. Studio Nagrań Bartłomieja Chytły. Niech teatralne emocje Kurtyny towarzyszą Państwu przez cały rok.